Witajcie, z tej strony Naska Gaming, a to jest kolejny odcinek na temat. Poprzedni odcinek został bardzo ciepło przez Was przyjęty. Bardzo dużo komentarzy, na bardzo dużo odpowiedziałem. Fajna dyskusja się wywiązała i po prostu obgadaliśmy ten temat, który sobie wziąłem jako temat odcinka, czyli gry jak alkohol, o ograniczeniach wiekowych. Opowiedzieliście mi swoje jakby przemyślenia i swoje myśli na temat tej sytuacji, jak to u Was wygląda. Ja Wam opowiedziałem, jak to u mnie wygląda i to bardzo fajnie wyszło i potwierdziliście mi to, że taka seria ma sens i że chcecie ją oglądać, chcecie ze mną rozmawiać, tak więc dzisiaj kolejny na temat, z tematem już starym, bo aż tygodniowym, ponad tygodniowym, nawet bym powiedział, ale mamy tutaj taką super gazetkę o nazwie Tube News, którą sobie zakupiłem i chciałbym o niej porozmawiać, ponieważ już mam ją całe. Aha, jeszcze przepraszam za mój głos, za moją mordę, ponieważ jestem jeszcze chory, tak więc no, musicie mi to wybaczyć, a chciałem już coś nagrać. Raz jest dobrze, raz jest gorzej, ale chciałem już coś nagrać, tak więc musicie mi wybaczyć. Tube News, które przeczytałem w około 20 minut, bo naprawdę tu nie ma nic do czytania. Same, wiecie jak wygląda, to jest specjalny odcinek Bravo, więc wiecie jak wygląda Bravo, to wiecie jak wygląda Tube News. Tylko podmieńcie sobie te wszystkie gwiazdki, gwiazdki Bożyszcza nastolatek na YouTuberów najpopularniejszych w Polsce, z czego ja znam dwóch z tej gazety, ponieważ ja nie siedzę na szczęście w tej polskiej tubie, w tej popularnej polskiej tubie. Jedynie co oglądam to z dupy i tyle. Takiej wyższej półki polskiej tuby. I co jest w tej gazecie? No nic, no. Zniszcz ten dziennik. Nawet nie wiem, o co chodzi. Widzicie, jestem tak zacofany. Jest tu 10 faktów topowej dychy, w której są fakty takie. No co mnie to obchodzi, że Dakan kiedyś ważył 114 kilo, a teraz waży 103, albo ktoś się tam urodził z szóstym palcem u jednej stopy. No, jeżeli jesteś super fanką albo fanem i chcesz nawet dowiedzieć się, jaki rozmiar majtek nosi twój ulubiony youtuber, no to jest pisemko dla ciebie, bo tu pewnie takie informacje pewnie też się widzicie. Same zdjęcia, jakiś kolorowy badziew, 6 szalonych akcji Banishi, reżi, przez którego fanów musiałem chować sobie prasówkę na IM-ie, ponieważ się przepychali strasznie do tej strefy. Reżi. Co tu jeszcze mamy? Taki byłem. Dąbrowski, kurde, Dąbrowski, nie wiem kto to jest nawet. Kto to jest? Ja tak bardzo nie siedzę w tubie polskiej, że ja nawet nie wiem kto to jest. Taki byłem kiedyś, czyli kiedy? Rok temu. Bo popatrzcie na jego pysk, nie wiem czy to będzie widać, ale on wygląda na 14 lat i taki byłem i są zdjęcia jak miał 12 lat, no przynajmniej tak wygląda, może on ma, nie wiem, 22, ale jest strasznie ma młody. Nie, moja gazetka się gniecie, podkradnij ich luk, no dokładnie ta sama formuła co z Bravo. Nie wiem, zapytacie się, skąd nam formułę Bravo, bo kiedyś czytałem jak miałem 13 lat dla beki, bo były w bibliotece u nas w szkole. Co tu dalej? O Jezu, Q&A od Blowka, nie znam. No, nawet spoko artykuł o Wardendze, że tam zrobili mu sesję z czymś tam. Nie wiem, nie spodziewałem się, że on tu będzie w takiej pisemce o plakaciki. Kiedyś właśnie ktoś mi też wytknął pod jednym z filmów, że mam plakaciki z gier i że to kiedyś to plakaciki miało się z zespołów czy z czegoś, a to ja mam z gier. No to tutaj możecie mieć plakacik z youtuberem. Plakacik na przykład z Wardęgą. Plakacik z Wardęgą. I możecie mieć jeszcze plakacik z Igorem, którego nie znam, i Naruciakiem, którego nie znam, i z dupy go znam, i jeszcze z Banshee, której nie znam. Wow. Zostań gwiazdą na YouTubie, super poradnik, założyć swój kanał, wow. Wow.
I tu są podstawowe rzeczy, jakich powinien wiedzieć youtuber, czyli oceń konkurencję, co możesz dać widzom, przemyśl swoje możliwości techniczne, kto ci może pomóc i nawiesz kontakt. To wszystko jest w kursie dla youtuberów, który super przeszedłem, nawet mam dyplomik. Kursie, który jest za darmo na jakichś tam materiałach z YouTube'a. Nasza akcja 100 oceni, cię oceni, czyli 100 ocenia kanały. Kto jest tu? Nie wiem. Serio, ja tak już nie siedzę w tym, że nawet nie wiem, dlaczego ktoś by musiał oceniać mój kanał. I to jest najlepszy mikrofon dla youtubera. I widzicie, nie możecie według pana Marka Kamińskiego, nie wiem, czy to jest jakiś wymyślony gościu, czy to jest prawdziwy gościu, nie możecie zacząć YouTube'a, jeżeli nie macie mikrofonu za 140 zł, ale później już przychodzą mikrofony w 240, 400 i oczywiście 650, 700. Nawet widzę, Blue Yeti tu jest. Wow. Więc nawet idealna jakość wideo nie zrekompensuje braku dobrego sprzętu do rejestracji audio. Widzicie, jesteście w dupie. Jak nie macie pieniążków, to nie możecie na YouTubie występować. Jest tutaj artykuł o PewDiePie'u. To jest jedyny artykuł, który mi się podobał, bo lubię PewDiePie'a akurat. Tylko, że większość rzeczy to i tak jest takie znane, w ogóle znane. Szparagi, też nie znam. Jak poderwać faceta z YouTuba? Widzicie, Laski Gaming, nie da się poderwać. Niestety, nie ma szans, ale możecie na przykład poderwać Blowka, albo Reziego, albo Stu. Więc tu są super porady, hurra, ten poziom materiałów. Dalej jest o tatuażach człowieka wargi, test na jaki kanał do ciebie pasuje na YouTubie. Nie wiem, nie zrobiłem go i nie wiem, który do mnie pasuje, ale pewnie pasuje do mnie kanał gamingowy, który prowadzę. I tutaj są ludzie, których też nie kojarzę. Thor, nie kojarzę. Jay Dąbrowski, nie kojarzę. Kiślu, nie kojarzę. SKKF, wow, kojarzę. I Smaw, nie kojarzę. Dziękuję. Czyli tutaj mamy nie przegap, czyli kto ma urodziny? Kto napisał którego z YouTube? Który zaraz się dowiesz wszystkiego? Tutaj mamy taki super cykl. Super cykl i wiemy, że we wtorek wychodzi coś tam, w środę coś tam, w poniedziałek coś tam, że z dupy ma urodziny, że tutaj jakiś konwent, że akcje dla fanów, przesyłajcie nam pan arty i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I to koniec gazetki. Gazetka ma 46 stron, ale strasznie cienka i kosztuje 3,99. Jak zobaczyliście na tym super profesjonalnym przeglądzie, nie jestem w ogóle targetem takiego kontentu, ponieważ po pierwsze, nie znam tych ludzi. Po drugie, robienie z youtuberów gwiazd to jest, jak dla mnie, totalne przeciwieństwo tego, czym powinien być YouTube. Ja rozumiem, że ktoś ma jakąś youtubową sławę i jest gwiazdą na YouTubie, ale już tworzenie gazet, zapraszanie do programów telewizyjnych, wychodzenie jakby spoza YouTube'a i kreowanie się na jakichś idolów i bożyszcze nastolatek, to już nie jest zgodne z jakąś tam ideą YouTube'a. Wiem, pewnie pomyślicie, że ja tak mówię dlatego, że ja nie mam jakiejś tam super sławy, ale mam swoich wiernych fanów, tych ponad 1400 swoich wiernych fanów i naprawdę mi to wystarcza. I wiem, że mam fanów, z którymi mogę pograć, z którymi mogę pogadać, którzy oglądają moje filmy, którzy komentują i ze mną rozmawiają, tak więc jest zarąbiście, ale nie muszę się pakować do jakiejś gazetki, gdzie będę robiony na drugiego Justina Biebera. Jeżeli robię o tych youtuberach takie artykuły tego typu, jak poderwać youtubera, albo w co się ubiera, gdzie kupuje mleko. Ludzie święci, naprawdę. Przepraszam, że mówię tak bez emocji, ale jestem chory. Ale chciałem już to nagrać, bo ten temat był dość świeży i chciałem, żeby pozostał w miarę świeży. Tak więc napiszcie, co sądzicie o tym. Co sądzicie o na przykład wieszaniu sobie plakatów z youtuberami na ścianach. No, jesteśmy... Youtuberzy to są tacy ludzie jak wszyscy. Nie jesteśmy gwiazdami, nawet jeżeli mamy jak PewDiePie te 35 milionów subskrypcji czy 6 milionów, nie jesteśmy gwiazdorami tego typu. Nie jesteśmy w ogóle gwiazdorami. YouTube jest dla ludzi,
i każdy może tam wejść i umieścić swój film i tego się trzymajmy. Takie było założenie YouTube'a, było założenie przeciwieństwo do telewizji, że oglądasz co chcesz, kiedy chcesz i jeżeli masz ochotę, to jesteś twórcą, a nie zrobienie czegoś takiego. Więc napiszcie mi, co sądzicie o czymś takim, o samej gazecie YouTube News, jak o samej idei traktowania YouTuberów jak burzyszcze nastoletnich fanek i fanów typu Justin Bieber. No bo tak to wygląda. Ja mam jedyne skojarzenie i te wszystkie inne gwiazdki. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Ja na pewno z wami pogadam. Czy kupię drugi numer YouTube News? Nie wiem. Pewnie nie. I pewnie oni zarabiają na takich ludzi jak ja, co kupują z ciekawości, żeby to zhejtować. Na pewno będzie drugi numer, bo widziałem, że tam fanpage strasznie urósł od nich i się straszny hype zrobił. Wszyscy mówią, że gówno, no i tak widzicie, tak jak ja. I tak wszyscy kupują, tak więc na pewno będzie drugi numer. Plakaciki z YouTuberami mnie to tak rozwala, dobra. Napiszcie mi, co sądzicie o tym. Ja na pewno z wami pogadam, odpowiem na komentarze, a jeżeli będzie bardzo żywa dyskusja, to dogram do tego filmik dodatkowy jakiś, taki wyjaśniający. Tak więc dziękuję wam serdecznie za to, że mnie wysłuchaliście, chociaż jestem taki zmulony. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomych. Polecajcie znajomym. Jeżeli podobał ci się ten film, zobacz poprzedni odcinek na temat, do którego link gdzieś tutaj powinien być, albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.